Witam wszystkich ponownie. Postanowiłem, że nagram ten film jeszcze raz, bo troszeczkę ludzie chyba nie zrozumieli o czym wtedy mówiłem tak do końca. Ale dobrze. Na stronie targów w Kielce pojawiła się taka grafika. Będę między tym zdjęciem a tą grafiką, tak jak w poprzednim filmie, tak przełączał się. Mianowicie pojawiła się ta grafika. Render zmodyfikowanego czołgu K2 jako propozycji dla Polski nowego czołgu podstawowego w ramach programu Wilk. Czyli no K2.pl K2.pl Wilk. Sam przyznam, troszeczkę może zbyt entuzjastycznie do tego podszedłem, no ale dobrze. To może... Ponownie powiem, jakie są zmiany w stosunku do standardowego K2 i jak ja to widzę. Może zacznijmy od tego, że. Tych, którzy są chętni do przeczytania, to odsyłam do magazynu Nowa Technika Wojskowa, numer 2 na rok 2020, gdzie napisałem artykuł. Właśnie o koreańskiej propozycji, jak wóz powinien zostać przeprojektowany, aby spełniać może nawet nie tyle wymagania wojska polskiego, co być lepiej dostosowanym do warunków, jakie panują tutaj w Europie. I zaskakująco to, co widzimy na renderze, jest bardzo zbliżone do tego, co. W tym artykule na początku roku napisałem. Nie do końca, ale pod pewnymi względami tak. Dobra, do wieży za chwilę przejdziemy, ale zacznijmy od kadłuba, bo to jest nawet ciekawsze niż wieża. Pierwsza rzecz, rzuca się w oczy, to jest to, że kadłub jest wydłużony. Zamiast 6 ma 7 kółnośnych na każdą ze stron, czyli łącznie 14. Tu macie standardowego K2. No i mamy 6 kółnośnych. K2PL Wilk z renderu 7 kółnośnych. I teraz o co chodzi? Musimy brać pod uwagę, że czołg K2 ma stosunkowo kompaktową jednostkę napędową. Pierwsze serię tego wozu. Yy, używały niemieckiego silnika MTU, MT883. Yy, obecnie produkowane wozy, no, z tej drugiej i trzeciej serii produkcyjnej, używają już koreańskiego silnika firmy Dusan, yy, oznaczonego jako DV27K ma no gabaryty praktycznie identyczne jak silnik MT-883, tą samą moc, czyli 1500 koni mechanicznych. Ale co się wiąże z przedłużeniem kadłuba, zachowaniem tak kompaktowej jednostki napędowej? No wiąże się to z tym, że jest możliwość wygospodarowania między wieżą a przedziałem napędowym Miejsca, które jeżeli chodzi o długość, ma około metra długości, i to wolne miejsce e, może zostać zagospodarowane jako zabezpieczony, to znaczy odizolowany od reszty wozu e, magazyn na amunicję. Ja nie mówię, że tak jest, ale tak może być. Taki odizolowany magazyn może mieć na przykład panele bezpieczeństwa, czyli tak zwane z angielskiego blow-off panels w dnie kadłuba. Podobnie jak w wypadku czołgu M1, który też posiada nieduży magazyn na taką amunicję. Właśnie między wieżą a przedziałem napędowym. I również posiada panele bezpieczeństwa, które znajdują się zarówno w dnie kadłuba, jak i w jego stropie. No to można tutaj różnie kombinować. Kolejna rzecz, jak się wydaje, to przesunięto stanowisko kierowcy do osi wzdłużnej kadłuba. I teraz ja to również proponowałem w moim artykule w NTW. Dlaczego jest to ważne i użyteczne? Są dwa powody tego. Pierwszy powód jest taki, że znacząco ułatwia to wchodzenie i wychodzenie kierowcy. Szczególnie jeżeli wieża ma masywny, wysunięty do przodu pancerz i w tym wypadku jest ustawiona na wprost do przodu, tak? czyli na godzinę 12. Dlaczego to ułatwia? Nie wiem, ilu z Was miało okazję bliżej zapoznać się z czołgiem na przykład Leopard 2A5 i na przykład z czołgiem M1 Abrams. No ja miałem okazję wielokrotnie do obu tych wozów wchodzić, wychodzić z nich, kręcić się wokół nich. I powiem tak, w wypadku obu tych wozów przedni pancerz jest dosyć Chodzi tu oczywiście o przedni pancerz wieży, jest dosyć daleko wysunięty do przodu. Oznacza to, że w wypadku Leoparda 2, jeżeli wieża ustawiona jest właśnie mniej więcej na godzinę 12, skorzystanie z włazu kierowcy no nie jest najwygodniejsze. Po prostu moduły pancerza, też to znaczy chodzi o te kliny, mocno w tym przeszkadzają. I zazwyczaj jest tak, że włas jest zamknięty, zaś e, kierowca po prostu wykorzystuje włas e, dowódcy nowego, po prostu przechodzi przez wieżę, tak. Co nie jest ani szybkie, ani, ani też zbyt wygodne, przecież na pewno wygodniejsze niż korzystanie z jego włazu. W ciągu M1 natomiast e, jest to stanowisko kierowcy właśnie w osi e, kadłuba oznacza to, że jeżeli wieża ustawiona jest na wprost to dużo łatwiej jest kierowcy skorzystać z jego włazu ponieważ na przykład działonowy może unieść armatę do góry tym samym podjażmem armaty zrobi się więcej miejsca jest to element ruchomy do tego oczywiście także kierowca może złapać się za lufę armaty i opuścić się trzymając za nią do swojego stanowiska, tak? Jest to dużo bardziej wygodne. I widziałem takie komentarze, nie bójcie się, lufy armaty się nie zegnie. W ten sposób. Drugi powód, dlaczego przesunięcie stanowiska kierowcy jest tak istotne, to jest to bazuje akurat na informacjach jeszcze ze Związku Radzieckiego, kiedy prowadzono właśnie badania na ten temat i sami Sowieci doszli do wniosku, że umiejscowienie kierowcy w osi wzdłużnej kadłuba zapewnia mu dużo lepszą widoczność. Znaczy Ta widoczność jest, bar jest bardziej zrównoważona, w tym wycinku, który widzi w swoim peryskopie lub peryskopach. Oczywiście, sowieci badali to w kontekście czołgów T64 i T72, które posiadają jeden duży peryskop dla kierowcy. Natomiast tutaj w wypadku czołgów zachodnich, takich jak właśnie K2, kierowca posiada trzy zazwyczaj peryskopy. Jeden skierowany na wprost, jeszcze dwa dodatkowe skierowane nieco na boki. Więc umiejscowienie kierowcy właśnie w osi wzdłużnej kadłuba powoduje, że ma on tą widoczność lepszą, bardziej zrównoważoną, tak? No dobrze, tutaj się jeszcze także wydaje, że kadłub ma tak jakby wzmocniony przedni pancerz, jego geometria jest nieco zmieniona, przypatrzcie się. Tak wygląda to w standardowym czołgu K2, a tak wygląda to w czołgu K2PL. Tak, jakby inaczej był ścięty ten przedni pancerz. Kolejną rzeczą, która raczej sugeruje, że stanowisko kierowcy zostało przesunięte do osi wzdłużnej, to popatrzcie tutaj na. Ten obiekt znajdujący się między przednimi reflektorami z przodu kadłuba. To jest kamera kierowcy, prawdopodobnie termowizyjna, która normalnie w czołgu K2, właściwie jest umieszczona na górnej płycie kadłuba, tuż obok włazu kierowcy. Tymczasem tutaj została ona przeniesiona na przednią płytę dolną, co może sugerować właśnie, że stanowisko kierowcy zostało przesunięte. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane na czołgu Altai, gdzie również zostało to przesunięte na przednią płytę, tak aby stanowisko kierowcy było przesunięte do osi wzdłużnej kadłuba. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kadłub. To też powiązane jest z przesunięciem stanowiska kierowcy do osi wzdłużnej i wydłużeniem kadłuba, to właśnie może sugerować, że usunięto regał amunicyjny w kadłubie i przesunięto go właśnie prawdopodobnie tam między wieżę a przedział napędowy. Oczywiście ze wszystkim przekonamy się w trakcie MSPO, kiedy model zostanie pokazany. Wtedy będzie można mu się lepiej przyjrzeć. Osłona kadłuba została także wzmocniona na burtach kadłuba. To znaczy, burty kadłuba są teraz zamiast tego typu fartuchów balistycznych wzmocnionych modułami wybuchowego pancerza reaktywnego. To burty kadłuba zostały wzmocnione modułami pancerza kompozytowego, dosyć masywnymi. One łącznie mają grubość około 200-300 mm, prawdopodobnie, tak bym to oceniał. Natomiast przedział napędowy osłonięty jest ekranami siatkowymi. Jest to dobra zmiana. Novus jest tutaj mm, lepiej dostosowany nie tylko do mm, powiedzmy takiego konwencjonalnego konfliktu, ale także konfliktu asymetrycznego. No dobrze, to jest na tyle, na ile możemy powiedzieć na temat kadłuba. Przejdźmy do wieży. Wieża ewidentnie została przeprojektowana w jaki sposób przede wszystkim wydaje mi się, że pogrubiono pancerz przedni. Jak widać, Jarzma armaty tutaj no jest troszeczkę zmienione, i wydaje nam się, że że zostało ono przesunięte bliżej reaktywnego eżektora na lufi armaty. Przypatrzcie się, zwróćcie także uwagę, że ten taki, bo to nie jest lufa, to jest taki raczej tłumik płomienia dla sprzężonego z armatą karabinu maszynowego no jest krótszy tak dodatkowo z przodu wieży są jakieś nie nazywam tego do końca może modułami pancerza może to są jakieś maskownice kryjące na przykład elementy systemu detekcji opromieniowania czołgu wiązką lasera Tutaj w czołgu K2 to się znajduje tutaj nad wyrzutniami granatów dymnych. Natomiast tutaj też coś takiego wygląda nad anteną radarową, ale są jeszcze z przodu takie elementy. No tutaj na tym renderze ciężko powiedzieć, co to dokładnie jest. Natomiast wyrzutnie granatów dymnych zostały przesunięte na bardziej na strop wieży. Tutaj możemy widzieć cztery, może pięć wyrzutni. Obok budy celownika głównego nowego. Na pewno wzmocnione zostały burty wieży modułem pancerza specjalnego na wysokości przedziału załogi. Natomiast na wysokości tylnej niż wieży, gdzie znajduje się magazyn automatu ładowania armaty, Ciężko stwierdzić, czy to także są moduły pancerza, czy to są jakieś zasobniki. To się znowu przekonamy, jak zobaczymy model w trakcie targów MSPO. Co jeszcze możemy zaobserwować na wieży? Widoczne są wyrzutnie z dwoma przeciwpociskami systemu aktywnej obrony KAPS, czyli Korean Active Protection System. Fajnie, że o tym pomyślano, że być może Koreańczycy będą chcieli nam ten system zaoferować. Cóż jeszcze możemy zobaczyć? Oczywiście dobrze widoczny jest główny celownik działonowego. Po drugiej stronie panoramiczny przyrząd obserwacyjno-celowniczy dowódcy. Czołg wyposażono także w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia. Tutaj mamy go widocznego z Prawdopodobnie z wielkokalibrowym karabinem maszynowym K6, czyli licencyjną kopią wielkokalibrowego karabinu maszynowego M2, kaliber 12,7 mm, myślę, że dodanie takiego zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia to jest dobry pomysł, chociaż ja bym próbował to rozwiązać troszeczkę inaczej, to znaczy zintegrować zdalnie sterowany moduł uzbrojenia razem z panoramicznym przyrządem obserwacyjno-celowniczym dowódcy. Pozostaje otwarta kwestia jeszcze tego, czy zwiększono ilość amunicji przewożonej w magazynie automatu ładowania w tylnej niższej wieży. I jest to całkiem możliwe, tak. Zauważmy także, że wieża ma podniesiony strop nad stanowiskami dowódcy i działonowego. W standardowym czołgu K2 wygląda to tak. I widzimy, że strop nad armatą jest podniesiony, natomiast nad stanowiskami załogi opuszczony, obniżony. Powoduje to takiego rodzaju stopień, który można uznać za pewnego rodzaju widoczną od boku wieży osłabioną strefę, którą, która jest po prostu słabiej chroniona. Koreańczycy zrobili to, aby obniżyć masę wozu i jego kubaturę wnętrza. Tej propozycji dla Polski tego nie ma. Strop nad armatą i nad stanowiskami załogi jest mniej więcej wyrównany, tak? To jest dobra zmiana z punktu widzenia osłony balistycznej. No dobrze, ile taki Wóz może ważyć? Powiedzmy, że jeżeli K2 waży około 55 ton, to taki K2PL Wilk może mieć masę zwiększoną do 60-60+, tak? Czyli od 60 do 60 paru ton. Ale nie myślcie sobie, że to jest coś złego tak do końca, bo ten wóz przy silniku o mocy 1500 koni mechanicznych to nawet ważąc ponad 60 ton, spokojnie będzie miał dobrą mobilność taktyczną. Przy czym, jeżeli zdecydowano by się na taką ofertę i ten projekt by poszedł do przodu, to trzeba oczywiście pamiętać także o zabezpieczeniu logistycznym. W wcześniejszym filmie to, to też mi zwrócono na uwagę. Tak, jak najbardziej, na podwoziu tego czołgu, czy, czy ogólnie, potrzebne będą czołgi, e, mosty samobieżne. Wozy zabezpieczenia technicznego. Dobrze by było, żeby wojsko polskie w końcu ugryzło temat nowych mostów pontonowych. Z tego co wiem, to coś się dzieje w tym temacie. Tam był on podejmowany przez Ministerstwo Obrony. Zobaczymy jak to się skończy. I teraz kwestia najbardziej kontrowersyjna. Z tego co widziałem, bo oczywiście też już było oburzenie na temat ilości tych wozów. Słuchajcie, na dobry początek. To my potrzebujemy tych wozów około 250, żeby przezbroić przynajmniej dwie brygady, jak ja bym to widział, żeby tu już sprecyzować, bo niektórzy nie słuchają uważnie tego, co mówię niestety. Dlaczego 250 wozów? Ponieważ taka ilość wystarczyłaby do przezbrojenia 11 dywizji kawalerii pancernej. zdaniem to jest. Dywizja, która powinna priorytetowo otrzymać takie wozy i w ramach tej dywizji przezbrojone powinny zostać zarówno 10 Brygada Kawalerii Pancernej, jak i 34 Brygada Kawalerii Pancernej. Tak, abyśmy mieli w ramach jednej dywizji dwie silne e, brygady z nowoczesnym sprzętem, e, zdolne do wejścia do obrony wschodnich granic. E, w momencie gdyby coś tam nie daj boże zaczęło się dziać. Natomiast czołgi Leopard 2/4 lub Leopard 2PL jeżeli takie byłyby już na stanie tej Brygady, czyli 10 Brygady Kawalerii Pancernej Powinny zostać wysłane do którejś z brygat uzbrojonych w czołgi T72 na wschodzie. No jeżeli, mówimy, jeżeli wiemy, że pierwsza brygada pancerna, będąca w składzie 18 dywizji zmechanizowanej, posiada już czołgi Leopard 2, głównie A5, ale są tam też czołgi Leopard 2-4, i formowana jest kolejna brygada, czy też raczej batalion czołgów. To czołgi Leopard 2 4 powinny właśnie wysła zostać wysłane do 18 Dywizji Zmechanizowanej tak, aby zunifikować park czołgowy na tyle, na ile się da właśnie w ramach tej dywizji, tak. I tak to wy powinno wyglądać na początek. Natomiast to nie oznacza, że czołgi K2 Pelwit nie powinny już być potem dalej zamawiane. I jak najbardziej powinny być zamawiane. E na takiej zasadzie, że w pierwszej kolejności powinny całkowicie zastąpić czołgi T-72. W drugiej kolejności powinny zastąpić czołgi PT-91. Natomiast w dalszej już perspektywie, mówimy tu już o rozpoczęciu zastępowania nowym czołgiem Wilk. Jakaby to nie była konstrukcja, czy to to co widzimy na tym renderze, czy to jest coś całkowicie nowego innego, inna konstrukcja. To też czołgi Leopard 2, A5, A4, par 2PL powinny w perspektywie długoterminowej również zostać zastąpione. Oczywiście wiele osób oburza się, że no ale jak to tak, to ile to potrwa, to potrwa 20 lat? No być może trzeba liczyć się i z taką perspektywą, tak? No Przypatrzmy się, jak to wygląda u Turków. Turcy sobie wymyślili, że czołg Altaj będzie produkowany w czterech seriach produkcyjnych, każda seria po 250 wozów, ale pamiętajmy, że to nie chodzi o to, że 250 wozów rocznie, że w 4 lata zostanie tyle wyprodukowanych, tak? Tylko powiedzmy, każda seria produkcyjna po te 250 wozów będzie na przykład produkowana przez 5 lat, tak? No, i tak też mogło być rozwiązane to w Polsce, oczywiście. Mogą ludzie marudzić, że no, ale to zbyt wolno, i tak dalej. Okej, okay, ja to rozumiem. Może nawet bym się też zgodził, że to jest zbyt wolno, ale pamiętajmy, że tutaj korzyść ma być nie tylko dla sił zbrojnych RP ale też dla polskiego przemysłu obronnego, tak. No, i właśnie kwestia tego, jak to powinno zostać rozwiązane w kwestiach produkcji. Z pewnością Koreańczycy są tutaj stroną oferującą swoją konstrukcję najbardziej elastyczną. Myślę, że jeżeli ta strona by się zdecydowała na yy, na to, żeby, żeby, to faktycznie zaoferować taką konstrukcję Polsce, to byliby oni skłonni do tego, żeby faktycznie ten sprzęt był produkowany w Polsce i byłby głęboko spolonizowany, tak? To znaczy, co powinno zostać spolonizowane z tej konstrukcji? Co jest, co pochodzi z Korei, tak? Polonizacji na pewno powinna ulec armata, to jest armata Cn08L55 na chwilę obecną, z tego co wiemy, to Huta Stalowa Wola ma licencję na armatę Rheinmetall RH120L44A1. więc tutaj moglibyśmy zyskać armatę z lufą L55. Wiele osób uważa, że to tak powinno być od początku. Ja się nie będę z tym sprzeczał. Mówię dlaczego nie. Jak najbardziej. Przy czym trzeba pamiętać, że armata c 08 to nie jest armata Rheinmetall. Ona konstrukcyjnie jest bardziej zbliżona do amerykańskiej M256. Można powiedzieć, że jest taką hybrydą, właśnie lufy z armaty RH120L55 i całej reszty z armaty M256. Co jeszcze należałoby spolonizować przede wszystkim? Napęd. Na pewno spolonizowanie napędu byłoby ogromnym plusem dla polskiego przemysłu obronnego. Oczywiście trzeba się zastanowić, czy jesteśmy w stanie produkować silniki. Dobrze by było, żeby, żeby faktycznie takie zdolności produkcyjne były osiągnięte. Kolejna rzecz, system kierowania ogniem. No dobrze by było, żeby także to spolonizować. Opancerzenie, bo tutaj na pewno Koreańczycy swoje rozwiązania będą proponowali. Dobrze byłoby wejść w współpracę. Trzeba pamiętać, że te koreańskie rozwiązania są bardzo nowoczesne. W trakcie testów balistycznych wieży i kadłuba, to przedni pancerz przynajmniej wieży, a podejrzewam, że też kadłuba, był w stanie z odległości mniejszej niż, niż 2000 metrów Wytrzymać ostrzał z takiej armaty, jaką zbrojony jest strzał K2, czyli armaty C08, amunicją podkalibrową przeciwpancerną, czyli APF SDS, model K279, która na dystansie 2000 m przebija około, no może nawet ponad 700 mm, jednorodnego walcowanego pancerza stalowego. Czyli jest to wynik bardzo dobry. Ja bym powiedział nawet, że w pewnym sensie jest to wynik lepszy niż na przykład w naszych Leopardach 2.5. Bo Leopard 2.5 z samym tylko pancerzem typu D no, chroni według odtajnionych brytyjskich dokumentów przed amunicją o poziomie przebicia na dystansie 2000 m około 600 mm. Jednorodnego Walcowanego Pancerza stalowo, Stalowego, tak? Więc tak to mogłoby wyglądać, tak to powinno wyglądać, tak? Także, także polonizację na przykład, jeżeli zostałby zaoferowany koreańskiego aktywnego systemu obrony, żebyśmy mieli w ogóle jakikolwiek aktywny system obrony. Oczywiście prace w Polsce trwały, o tym już mówiłem. Nad polskim aktywnym systemem obrony, ale to nie znaczy, że pozyskanie bardziej dojrzałego i spolonizowanie bardziej dojrzałego zagranicznego rozwiązania to jest zły pomysł. No niekoniecznie nawet bogatsze państwa tak robią, choćby Stany Zjednoczone, które zamiast bawić się w opracowywanie własnych rozwiązań, które obarczone było dużym ryzykiem i no dalej by trwało długi czas, to po prostu kupili izraelski już gotowy system aktywnej obrony i mają to na, na, na razie mają to zabezpieczone tak, tą zdolność i mogą sobie na spokojnie dłubać e, przy swoim rozwiązaniu jako rozwiązaniu długoterminowym jeżeli chodzi jeszcze o zwiększenie masy czołgu takiego jak e, tutaj prezentowany na renderze no on ma 7 kół nośnych oczywiście to zarówno wydłużenie kadłuba e, temu sprzyja ale pamiętajmy, że czołg K2 dysponuje zawieszeniem hydropneumatycznym a to oznacza, że że to zawieszenie stosunkowo łatwo dostosować do zwiększonej masy. A zresztą to zawieszenie w czołgu K2, zarówno jak jego zespół napędowy, czyli silniki, i transmisja, one mogą być już pomyślane tak, że mają ten zapas nośności, na wypadek, gdyby wóz musiał zostać dociążony. Tak? nie niewykluczone, że na przykład czołg Altaj ważący 65 ton yy, właśnie dysponuje zawieszeniem, na pewno dysponuje zawieszeniem hydropneumatycznym i prawdopodobnie jest to zawieszenie takie same jak w czołgu K2, tak. Więc jeżeli jest tak osa, takie same, lub zbliżone konstrukcyjne, nie, może się nawet wywodzić z niego, no to już mamy tutaj rozwiązanie gotowe do wozu o masie ponad 60 ton. Zresztą pamiętajmy, że to, jeżeli coś takiego zostało zaprojektowanego, mamy tutaj render, tak, jest niewykluczone, że istnieje już bardziej szczegółowy model CAD, możliwe, że było to już jakoś tam symulowane, tak? No to słuchajcie, ci inżynierowie, który, którzy nad tym pracują, to nie są idioci, tak? Oni doskonale wiedzą, jak coś takiego należy zaprojektować. Zaprojektowanie czegoś takiego w komputerze to też nie są jakieś gigantyczne koszty. Tym bardziej, że słuchajcie ten pojazd już korzysta z wielu już gotowych rozwiązań, tak, no system kierowania już, już jest taki jaki jest w czołgu K2, czyli jest gotowiec, tak, tutaj to odchodzi, armata jest taka jaka była, automat ładowania, jeżeli nawet powiększono jego yy, magazyn, tak, żeby mieścił więcej amunicji, tak czy owak, to już jest praktycznie gotowe rozwiązanie, tak samo zespół napędowy, zawieszenie, yy, yy. Pity, jakieś tam dla załogi, tak, sterujące, informujące o stanie wozu, system kierowania dla kierowcy. Te rozwiązania są już opracowane, po prostu je zastosowano. Jedyne co zmieniono, tak naprawdę, to zmieniono nieco skorupę wozu. I tyle w temacie. I to zrobienie tego w kadzie podejrzewałem, że to nie jest dla inżyniera taki znowu wielki problem. Także jest to na pewno ciekawa oferta. Poczekajmy sobie na MSPO. Zobaczymy co na MSPO zostanie powiedziane w tym temacie. Jeszcze w kwestii tego, kto powinien ewentualnie w ramach zakupu licencji produkować ten wóz w Polsce. Czy powinny być to zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu? Czy może powinny być to zakłady mechaniczne Bumar Łabędy w Gliwicach? To już, to już na, na chwilę obecną to jest nieistotne, bo to będzie kwestia tego dogadania w, ewe, w ewentualnych negocjacjach na temat zakupu e, licencji, tak. Czy jest to ciekawa oferta? Oczywiście, że jest bardzo ciekawa. E, czy jest realistyczna do realizacji? Bo to też było takie narzekanie, a że koszty, a że kryzys. Okej. Okay. Tylko słuchajcie, to to realizacja takiej licencji, to, to, to nie jest rok. To jest Kilka, może nad kilkanaście lat, więc y, taki wóz nie będzie produkowany, powiedzmy, jeżeli w tym roku by nagle rząd polski powiedział, dobra, kupujemy licencję, to, y, to, to super, to, to, to już od 2022 będzie produkcja. Oczywiście, że nie. Tutaj mówimy o okresie liczonym co najmniej od roku 2025, tak. Pamiętajmy, że program Wilk w fazie realizacji takiej na poważnie ma dopiero wejść w momencie, kiedy na przykład spłacone zostanie większość tego, co trzeba zapłacić za program Wisła, za jego fazę pierwszą, za program Harpia, za program Homar. Także w ten sposób to trzeba liczyć. I to też nie jest tak, że Polska nie ma pieniędzy, tak? Pieniądze są, tylko. To jest bardziej problem tego, że my nadal te pieniądze wydajemy mało efektywnie. I ja się zgodzę, że są oczywiście ważniejsze priorytety niż czołg podstawowy na chwilę obecną. No ważniejszym priorytetem jest obrona przeciwlotnicza, nowe myśliwce tak naprawdę, bo trzeba zastąpić te Migi 29 i Suchoje SU-22, tak. Te samoloty trzeba po prostu zastąpić. Gdyby pomyślano o tym wcześniej, czyli na przykład zakupiono więcej F16, kiedy je kupowaliśmy, to być może pilot tego nieszczęsnego miga może by nie zginął. No. Tylko trzeba było o tym właśnie wtedy myśleć, a nie teraz. Musimy tak naprawdę łatać dziury, które można było załatać dużo wcześniej i na chwilę obecną programu harpia nie trzeba byłoby prowadzić. Nie trzeba by tych F35 kupować. To oczywiście można polemizować że to dobrą decyzją jest kupowanie F35 teraz, zamiast na przykład większej ilości F16 po mniejszych kosztach. Okej, okay, ja się zgodzę, można polemizować, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to po prostu, że zamiast y, załatwić temat y, za jednym zamachem, kiedy kupowano F16, tego nie zrobiono jak zwykle. I teraz w ogóle wiecie, dlaczego mamy problem z tak dużymi wydatkami na wojsko, z tak dużą ilością programów, właśnie przez to, że przez 30 lat, co znowu się powtórzę, bo już mówiłem to wielokrotnie, przez 30 lat nie robiono nic, żeby wiele tych problemów rozwiązać. Takie oszczędzanie po polsku, właśnie. Tu przyoszczędzimy, będzie fajnie, ale w rzeczywistości problem nie zostaje rozwiązany, tylko problem. E Został tylko odłożony w czasie. I oczywistym jest, że czołg oczywiście nie jest na chwilę obecną priorytetem, ale tym priorytetem stanie się za jakiś czas. Podobnie jak nowy BWP Borsuk, tak. Tylko mówimy tutaj już raczej, że te programy będą bardziej realizowane na większą skalę już bliżej lat 30 XXI wieku. Więc tak to wygląda, tak? Natomiast ja się absolutnie zgadzam, że inne programy, które na chwilę obecną prowadzone są, one są priorytetowe. Trzeba je e, realizować. Czy można by lepiej? Pewnie tak. No. no dobrze, to będzie na tyle. Mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłem. A, jeszcze, jeszcze dwie takie kwestie. Czy ten czołg można przezbroić w armatę 130 mm? Na razie nie zostało to oficjalnie po potwierdzone, ale jeżeli przezbrojono w armatę 130 mm Challengera 2 yy, oczywiście to była powiedzmy nowa wieża, tylko, że wzor wzorowana jeżeli chodzi o kubaturę wnętrza na wieży starej, no ale jeżeli kubatura wnętrza była mniej więcej zbliżona tak, do starej wieży, no to znaczy, że do starej wieży pewnie też by ta 130 weszła. Czy tutaj by weszła do tej wieży? Prawdopodobnie też by weszła, tak? Oczywiście trzeba by przedłużyć prawdopodobnie tylną niszę wieży, żeby składować tą amunicję. Amunicję w kadłubie być może nie można byłoby składować wzdłużnie, tylko trzeba by było poprzecznie, tak? Bo amunicja kalibru 130 mm dla tej, dla tej nowej armaty Rheinmetall ona jest dłuższa, ale średnica łuski jest taka sama jak w amunicji do armat kalibru 120 mm, żebyście mieli tego świadomość. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeszcze taka kwestia, bo też było marudzenie, że o, jaka to jest wielka luka między wieżą a kadłubem. Słuchajcie, to że gry poka komputerowe pokazują, że ta luka to jest jakaś osłabiona strefa strasznie. To jest jedno. A w rzeczywistości, po pierwsze, w to miejsce jest nieprawdopodobnie trudno trafić. Po drugie, yy, w rzeczywistości nie celuje się w jakiś, jakiś specyficzny punkt na wozie, tylko celowanie jest w środek sylwetki celu. I to nieważne, czy prowadzony jest ostrzał z broni strzeleckiej mało kalibrowej tak jak karabinek, nie wiem czy ktokolwiek z Was strzelał sobie z karabinka na jakiś większy dystans powiedzmy nie na 50 czy 100 metrów tylko na przykład na 150, 200 czy 300 to uwierzcie mi, że na 300 metrach już gołym okiem celując na przykład z KBK AK nie jesteście w stanie precyzyjnie wycelować jakikolwiek punkt chyba, że macie naprawdę sokoli wzrok i tak samo jest z czołgami. Nie celuje się w jakiś specyficzny punkt, tylko celuje się w środek sylwetki. A po trzecie, dlaczego to tak wygląda? A to wygląda dlatego tak, że ten pancerz jest tak do przodu mocno wysunięty, tak? Więc on z natury rzeczy wytworzy się tu taka luka między kadłubem, no bo kadłub jest pochylony, jego górna płyta jest pochylona w dół, a... Przedni pancerz wie, wie że idzie do przodu, tak? Więc naturalnie, geometrycznie wytworzy się taka luka, tak? Tylko to wcale nie znaczy, że tam ten pierścień oporowy, on nie jest chroniony, on tam chroniony jest jakimś kołnierzem pancernym, tak? No dobrze. I to, to byłoby na tyle na chwilę obecną. Także tyle w tym temacie. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się.